Stop! Siema, z tej strony AgroRolnik TV. Dzisiaj oto mamy kolejny odcinek z serii, oto tej serii, jak to było, Polski Rolnik albo Młody na Roli, już nawet nie pamiętam. Albo prościej, Mini Farm. Także dzisiaj lecimy sobie ze żniwami. Ja gram na kierownicy, ale kamerę będę obracał na myszką, bo jest o wiele prościej. Obok mam też panel, ale to patrzcie, jak obracanie panelem jest. Ma wolno. Chociaż sobie chwilę pogramy tak. Także się bardzo realnie będzie. Sorry za dźwięki w tle, jeżeli coś będzie słychać. Ale jest bardzo gorąco, dlatego mam okno otwarte. Dobra, odpalamy bizona. Odpalił. No, także dzisiaj lecimy ze żniwami. Ze żniwami, tak. Polski język jest bardzo trudny. Ewidentnie. Zapraszam na mojego Discorda, którego dopiero stworzyłem, Instagrama, TikToka. Niedługo będzie konkurs, ale nie na YouTubie, tylko na Instagramie. Konkurs będzie na 110 obserwujących, pewnie, jeżeli nie zmienię, także zapraszam na Instagrama, link w opisie. Czepiamy sobie. Do góry, tu. Usterka, nie ma, nic nie widać. Ja zaraz w dom wjadę. Czekajcie. Tu trzeba zamknąć. Teraz jadymy. Jak widzieliście na kanale, już był unboxing. Także macie pewność, że gram na kierownicy. Chyba pszeniczkę sobie skosimy, mniejsze pole na odcinek. Dobra, odpalamy bizona. Poszła mockarnia. Teraz header w dół. No i jedymy. No, pokosimy sobie, potem pójdziemy po 30 i autosankę. To jest kamera stojąca, no dobra. To kosimy po realnemu. Słabo sypie, oprysku dałem mało, kasy było szkoda. Więc tak to jest, widzowie. Sorry, że nie było w weekend odcinków, jeszcze w poniedziałek nie było odcinka, ale to czasu nie było. A to to, a to tamto, no to wiecie. Sami wiecie, że jak czasu nie ma, no to nie ma. Nie ma czasu na wszystko wtedy. Ale odcinki będą dalej się pojawiać regularnie, czyli poniedziałek, środa, piątek i niedziela, czyli 4 odcinki w tygodniu.
Także tak naprawdę codziennie nagrywanie dla mnie, a dla was co drugi dzień odcinek. Dlatego zostawcie tą łapeczkę. Sorry, że tak żebrzę, żebrak jestem. Ale łapka mnie motywuje jednak i sub. Ostatnio wbiliście 4100 subów już. To jeszcze tylko 900 i 5000. Na 4200 subów planuję zrobić modpack. Bardzo możliwe, że z tej serii. Zresztą napiszcie, z której serii chcecie modpack, bo ja... Czekajcie, ile ja mam serii? Mam dwie serie. Tamta mniejsza i ta o tutaj. Także napiszcie, z której serii chcecie modpack. Z której będziecie chcieli, to z tej zrobię. W komentarzu napiszcie, bo na społeczności na razie nie będę dał, bo to jeszcze sporo subów brakuje. Zaraz wam zresztą odpowiem, ile subów brakuje. Ale to zaraz. Nareszcie ten mod usunąłem, ten na obracanie się, bo już to naprawdę już ciśnienie podnosiło. Z tym żartów nie ma. Teraz już wiosna i niedługo też w prawdziwym życiu będzie żniwa. Będą żniwa. Tego już teraz tylko czekać trzeba. Już coraz bliżej. Jak była piosenka coraz bliżej święta, to teraz coraz bliżej żniwa. Hehe. Oj, raz w koło. Oj, oj, oj. Raz w koło pół zbiornika. Słabo. Chociaż w sumie małe pole, pół zbiornika. No tak w sumie bym powiedział tak pół na pół. A możecie zapisać, czy chcecie jakiegoś vloga, bo dawno nie było żadnego vloga, a mogę zrobić na przykład ściągnika albo po prostu z podwórka. Lego też będzie, spokojnie, nie bójcie się, miało być dzisiaj, ale dzisiaj nie będzie jednak. Lego będzie za to w piątek, chyba. Czekaj, to teraz ten. A nie, w piątek będą dwa odcinki. Oto będziecie mieli Lego. Czyli dzisiaj, jak to oglądacie, to będzie jeszcze Lego. O, tyle wam powiem. Dzisiaj, ja to nagrywam w środę. Tak już sobie, żeby jeden dzień nie mieć wolnego. Wy to zobaczycie w piątek. Będą dwa odcinki Lego. Jeszcze nie wiem, co z Lego zrobię. Cały czas piszecie o tym Lego. Nie piszcie o nim, bo ja cały czas pamiętam o tym. Mój kanał też się opiera na Lego. Nie musicie o tym cały czas pisać. Ja wiem, że wy chcecie te Lego, bardziej od farminga może, ale no wiecie, no, bez przesady, no. Lego będzie, ja wszystko mam w głowie, że musi być Lego. Bo bez Lego to tak naprawdę jakbym nie nakarmił kota w domu. Tak się rzucacie na to Lego. A teraz tak dla aktywności, zobaczmy, kto dotrwał do tego momentu. O, ale błoto. Nie, niech napisze hashtag Lego w komentarzu, przypnę serduszko. Zobaczymy, ile osób dociera do tego momentu. Oczywiście w komentarzu, nie na premierze. Pamiętajcie, jak napiszecie na premierze, to to się nie zaliczy, bo tam nie mogę przypiąć serduszka. No, niedługo sypać będziemy. Wstawię sobie tempomat nawet. Oj, 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 jak jedzie gałka.
10 minut odcinka. Dzisiaj nie planowałem długiego robić. Spróbujemy wykosić te pole, bo ono nie wydaje się jakoś mega duże. Ale nie wiem, czy zdążymy. Nie wiem. Będą ze dwa zbiorniki, tylko słabo sypną. Sypną. Trudny język polski. Czekaj, tam muszę jedną rzecz zobaczyć. O! Co to jest w ogóle? Czy to jest jakiś mod, czy coś? Że ja normalnie rzeźbę ugniatam. Nie wiedziałam, że takie coś istnieje w ogóle. Ja myślę, co to się stanęło, a tu... Patrzcie, no. Nie wiem, co to może być. Możesz napisać w komentarzu, jeżeli wiesz. A może to jest do mapy dodane? Niedługo nie będą odcinki z kamerką, ale nie z moją twarzą, tylko z kamerką na kierownicę i klawiaturę przykładowo. Myślę, że to będzie fajny pomysł. Bynajmniej ja tak sądzę, że to będzie fajny pomysł. Bo będziecie mogli patrzeć, jak gram i jak jeszcze na kierownicy gram. Wielu z was pisało, że macie te kierownice. Miałam kupić Tracera, ale zdecydowałam się na Genesisa. Ciekawe, ile z was ma Tracera. Czy w ogóle ktoś ma? Ale wiem tylko tyle, że ta kierownica teraz mam jest dobra. Polecam. Tania kierownica, ale dobra do farminga. Co to się stało w ogóle? Header urwało. Co tu się stanęło w tym momencie? Panie, idź pan w ciul. Nic tu nie było planowanego nawet. Czekajcie chwilę, aż zrobię miniaturkę. Co tu się stanęło w ogóle? Jadę, gadam do was, a tu pierun by to trafił w ogóle. Tu jaki kamień pewnie gdzieś był. Albo coś. Patrzcie, w tamtym sezonie, na tamtej wsi, też to samo mi się stało. Tylko, że ja tam wiedziałam, że to jest ta nerwana. Tu? Ciule, nic nie widziałem. W sumie bizona nawet nie sprawdzałam, także co mną? Powiem wam, że... No, nie wiem, co ja w ogóle mam powiedzieć. Mam pomysł. Wystaw mnie tą rurę i gaź go. Idziemy szybko po 30, wysypiemy to, a dalej to już nie wiem. Trzydziestka stoi sobie. Dobra, palimy. Podpięte tu wszystko? Da się te kable podpiąć jakoś? Ciula, nie da się. To powoli jadymy.
Opowiem wam, że taka sytuacja, że my nie wiem, co mam zrobić. Też się gniecie? Też. Autosypanie włączyłem, także. No ale zboże ładne. No nie ma co, ładne jest. Coś go tu telepie, gdzieś tu pewnie. Kurna. Urwałem go coś. No nie wiem. Dobra, gazu 30C, tu ją na bok zaraz postawię. Ja tu nie wykręcę, przecież ja nie złamie się. Tędy się przycisnę? Przycisnę się. Krzokach, ała. Ała, kurde. Idziemy, jeszcze tu postawimy. Dobra, idziemy do Bajzona. Taka sytuacja, no nie wierzę. Bizon odrestaurowany. Jaki tu kawałek w ogóle tego został? Paczta, paczta i podziwiajta. No. Wiecie co? A, sobie już to poza odcinkiem dokończę, bo ja już nie mam sił do tego, no. Jadę, schowam bizona, bo to szkoda czasu, nerwów. Będzie czego, no, na warsztat, no. Dobra, ja się już będę z wami żegnał, no bo nie ma co przedłużać. No to także trzymaj to się, cześć. Pa, pa.